Nazywam się ojciec Jacques Gagé, jestem kapelanem Międzynarodowej Konferencji Skautingu Katolickiego, największego ruchu młodzieżowego w świecie, który liczy około 40 milionów młodych z całego świata, wśród których około 10 milionów katolików, można powiedzieć, są w części inspiratorami skautingu. Miejsce kontaktów chrześcijańskich z innymi religiami dają propozycję wychowawczą o inspiracji chrześcijańskiej, bazującą na braterstwie rodziny ludzkiej, która interesuje cały świat. Jest to sposób dla katolików, protestantów, ogólnie dla chrześcijan, dania czegoś z chrześcijaństwa całemu światu, żeby z niego skorzystał i zaakceptował. Taka jest forma ogólna. Jestem kapelanem Międzynarodowej Organizacji Katolickiej Skautingu. Przybyłem do Polski z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest to, że w Polsce istnieje wspaniały ruch skautingu z różnymi formacjami, wśród nich głównymi takimi jak ZHP i ZHAR, które są bardzo dobrymi stowarzyszeniami, które mają wspólną, bardzo głęboką historię, nawet jeśli ich stosunki dziś trochę się różnią. Spotkałem jedno, jak i drugie stowarzyszenie. Oba są bardzo bogate w dobre intencje, jedne względem drugich. Przyjechamy, aby je odwiedzić. Przyjechałem, by zobaczyć również powołanie Polski. Polskie harcerstwo ma bardzo ważne powołanie, ponieważ Polska ma bogactwo szczególne w Europie. Nie tylko dlatego, że jest tak katolicka. Polska staje się tak bardzo katolicka z racji na bardzo bogatą różnorodność, która nie jest znana przez zachodnich Europejczyków, co jest rzeczywistością. Przyjechałem, aby skorzystać z tego i próbować, aby w przyszłości skauting światowy i europejski mógł skorzystać bardziej ze skautingu polskiego. To był mój cel numer dwa. Trzeci cel to z pewnością Światowe Dni Młodzieży. To okoliczność, która mnie tutaj przywiodła. Ja reprezentuję trochę skautów katolickich z całego świata. Chciałbym, żeby skauci usłyszeli apel Światowych Dni Młodzieży, żeby usłyszeli apel papieża Franciszka, który potrafi świetnie mówić do całego świata młodych. Młodzi uwielbiają go słuchać. Młodzi muzułmanie, młodzi buddyści słuchają go. Ja to wiem, ponieważ oni mi to mówią. Skauting jest multireligijny, o inspiracji chrześcijańskiej. To, czego bym chciał, to, żeby skauting usłyszał apel papieża zapraszający do przybycia na Światowe Dni Młodzieży. To dobrze zrobi skautingowi, bo to da słowo katolickie, które inspiruje skauting wieloreligijny. To tym jest skauting. Mówię to jednym słowem. Z tego powodu przyjechałem do Polski, szukając pomocy, wsparcia, zachęty, przyjaźni, braterstwa harcerzy polskich, którzy to sami zapraszają skautów z całego świata, aby przybyli, którzy sami zapraszają, proponują, aby się spotkać, aby inni skauci przyjechali ze swoimi decyzjami, aby zrobić obóz harcerski tak, jakby chcieli. Wzywają też skautów, a skauci lubią być wzywani, aby służyć. Jeśli skauci z Polski powiedzą skautom z innych krajów, przybądźcie nam na pomoc, aby obsłużyć Światowe Dni Młodzieży, wierzę, że skauci z całego świata przybędą. Może nie wszyscy przybędą, bo to około 40 milionów. Tak czy inaczej, przybędzie skautów niemało. Przyjedzie może 100 milionów, może mniej, nie wiem. Ale to jest ważna sprawa. Skauci są członkami młodzieży. Nie mają ochoty być w pojedynkę. Nie mają ochoty być zauważonym. Mają pragnienie służyć. Dlatego przyjechałem do Polski, aby prosić Polskę o pomoc. I to jest trzeci motyw.